Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kolejna niedziela, 26 już przed nami. Cóż tutaj rzec? Chcemy zobaczyć, jakie to bogate słowo daje nam Pan. Moi drodzy, dzisiaj idziemy sobie do Księgi Wyjścia, a potem będziemy przez chwilę u świętego Jakuba w jego liście, aż dojdziemy do Ewangelii według świętego Marka. Co ciekawe, w dzisiejszej Ewangelii padają dość mocne słowa. Mianowicie, kto okiem, ręką, nogą w jakikolwiek sposób zgrzeszył, to powinien sobie to oko wyłupać, rękę, nogę odciąć, odrąbać. To ciekawe, gdyby tak miało być, a myślę, że każdy z nas jedną z tych części ciała, może jeszcze wieloma innymi zgrzeszył, to byśmy chodzili wszyscy, byli wszyscy niepełnosprawni. Dlatego, że każdemu z nas zdarzyło się nie raz, nie dwa, nie dziesięć, a może w setkach i w tysiącach licząc, zgrzeszyć z częściami naszego ciała. Ale czy o części ciała tutaj chodzi? Zapewne nie, moi drodzy. Otóż pierwsze czytanie podpowie nam, że wpadają mężczyźni przy Mojżeszu wytypowani, wyznaczeni przez Boga w uniesienie prorockie. Nawet Jozuego, tego następcę Mojżesza, dopadła taka myśl pewnego, przepraszam, pewnej zazdrości. Panie, dlaczego im? I Mojżesz w imieniu Boga pięknie odpowiada, oby tak cały naród palił swego Boga, aby tak cały naród czcił swego Boga. Moi drodzy, dzisiaj jest poruszony w Ewangelii między innymi problem zazdrości. W takiej zazdrości też w Bożym darach. Ludzie lubią się między sobą i myślę, że ja i wy, znaczy ja na pewno, myślę, że wy także często ulegamy temu, porównywać się. Ktoś ma lepiej, ktoś lepiej coś umie, potrafi, ktoś ma taki talent, a ja nie. Ktoś ma taką historię życia, a ja nie. Ktoś ma to, ja czego nie mam. Pieniądze, zdrowie, predyspozycje, takie umiejętności, zdolności. I dzisiaj Bóg mówi nie, ustami Mojżesza. Zostaw. Jeżeli to mają, to błogosław. Ale z drugiej strony, moi drodzy, pokazuje, jak ważna jest ta relacja z Bogiem. Bo ci ludzie nie byli przypadkowi. Ktoś, kto jest blisko Jezusa, on może być tym, który będzie wpadał w uniesienie Boże. W takie Boże natchnienie. Nie wiem, czy spotykaliście takie ludzi, ja spotykałem, którzy mówili, przyczynę, ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć i nagle przyszło takie natchnienie. Normalnie by tego nigdy nie powiedział, nie zrobił. To taka łaska, taka odwaga. Tak. Ten człowiek oddał to Bogu, pomodlił się, zawierzył, a Słowo mówi, że Duch Boży podpowie wam, co należy czynić, zwłaszcza w takich ekstremalnych sytuacjach. Co jeszcze mówi nam Słowo Boże? Święty Jakub z kolei w drugim czytaniu wytyka bogactwa. Znowu tą majętność, to opieranie się na tym świecie, na tym, co widzialne, co policzalne, co mogę zważyć, zmierzyć, dotknąć. Że to może być bieda ludzka. Czyli skupienie się na tym, a nie na tym, co duchowe, to nas może pożreć. I tak łatwo, właśnie bazując na materii, porównywać się, być w tym duchu pełnym zazdrości, pełnym pychy. Ja, a nie kto inny, albo kto inny, a nie ja. Na różnych płaszczyznach. Bracie, siostro, popatrz jeszcze na jedną rzecz. Ta relacja z Bogiem, by dbać o tę duchowość, by wpadać w Boże uniesienie, by dawać miejsce dla Bożego natchnienia. Bóg ma widzieć w nas pragnienie serca. Ale też ta relacja międzyludzka, gdzie Pan Jezus mówi w Ewangelii, no właśnie, jeżeli Ty komuś, ja nie, chcesz zabraniać moje imię, wyrzucać z duchy, zostaw go. Nie pozwalam Ci na to. Niech to robi, jeżeli robi to w moje imię. Czyli nie osądzaj, nie porównuj drugiego. Nie daj się w to wkopać. Ale z drugiej strony, w tej relacji, jeżeli ja mam być zgorszeniem dla kogoś, Jezus jest bardzo ostry. Sobie kamień męski przywieź i się rzuć po prostu tam w przepaść. No byśmy nie byli zgorszeniem, bracie, siostry, dla kogokolwiek. Nawet w tej mniejszej sytuacji, a mnie, powiem szczerze, nie raz się to zdarzało. Wiem, że to idzie na minus w moim koncie. To jest coś, co też będzie mi Pan Jezus pokazywał.
kiedy będzie mnie sprawiedliwie sądzał. Przyglądajmy się więc, jakie jest nasze serce, bracia i siostry, w tej relacji do Boga, w tej relacji do drugiego człowieka. Ile tam jest porównywania, ile zazdrości, a ile pokory i zgody na to, co po prostu jest, co po prostu mam. Ile świadectwa o Bogu. Niech Was błogosławi na ten cały dzień i tydzień Bóg Wszechmogący, nasz Ojciec, Syn i Duch Święty.